Czego uczy mnie Biblia w Księdze Sędziów, 6 rozdział, 16 werset? Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Boska obecność i jego pomoc. Pan Bóg wezwał Gedeona do walki z Midjanitami, mówiąc, Pan jest z tobą, mężu waleczny. Tak mówi Słowo Boże zapisane w Księdze Sędziów, 6 rozdział, 12 werset. Gedeon ukrywał się wtedy w tłoczni win. Gedeon spytał Boga, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda? Odpowiedź Boga brzmiała, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjanitów. Przecież to ja Cię wysyłam. Wzbudziło to w Gedeonie jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego nazywa mnie mężnym, gdy ukrywam się przed Midjanitami? Jak mogę ocalić Izraela? Podobnie jak w przypadku Mojżesza, były to bardziej wymówki. Gedeon nie zdawał sobie jeszcze sprawy z tego, że im słabsi i mniejsi byli słudzy Boga, tym lepiej. Bóg później zmniejszył armię Gedeona do 300 ludzi. Gedeon musiał nauczyć się, że Bóg może wybawić przez wielu lub niewielu i że Bóg wybrał to, co słabe, aby zawstydzić to, co mocne. Tak czytamy w 1 Księdze Samuela, 14 rozdział, 6 werset i 1 Koryntian, 1 rozdział, 27 werset. Gedeon nauczył się zasady, której muszą nauczyć się wszyscy słudzy Boży. Kiedy pojawia się boskie polecenie, towarzyszy mu boska obecność. Czy czujesz się słaby i nieważny? To dobrze. Jesteś właśnie tą osobą, której Bóg szuka, aby służyła mu. Boska obecność i jego pomoc. Księga Sędziów, 6 rozdział, 16 werset. Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża.